Cześć mordy, z tej strony Kalo, witam was serdecznie w kolejnym odcinku GTA 5 Prawdziwe Życie na moim kanale. Po ostatnim śnie Franklina, jak nie oglądałeś byku, to koniecznie nadrób. Podziały się bardzo dziwne rzeczy, w tym oczywiście śnie, natomiast na szczęście był to tylko i wyłącznie, moi drodzy, zły sen. Ale obudziliśmy się w połowie dnia, a kontrola, moi drodzy, z miasta, z urzędu miasta czeka w naszym warsztacie Clinton Detailing. Nie mamy papierów, o cholera, papiery. Dobra, widzę, napisał mi Raxon, że są u nas w skrzynce. Christian, zawracaj. Wracaj, papiery zostały w skrzynce. Co? Ponoć Raxton dostarczył nam dzisiaj rano papiery, bo nie mógł się do nas zadzwonić. W skrzynce są pocztowej, wracaj do domu. Moi drodzy, wracamy po papiery lewe, które załatwił nam Raxton. Kontrola z urzędu, jeśli coś pójdzie nie po naszej myśli dzisiaj, idziemy do więzienia. Mam nadzieję, że jednak nie pójdziemy. I jak uważasz, że Franklin nie pójdzie, w tym momencie odcinka, nie spoilerując sobie, nie przesuwając, zostawiasz tutaj łapę w górę. A jak nie wierzysz, to napisz komentarz, nie wierzę. I zobaczymy, co się sprawdzi. Miejmy nadzieję, że to będzie ten pozytywny scenariusz. Bierzemy, moi drodzy, dokumenty ze skrzynki i oczywiście jedziemy na kontrolę. Dzieje się bardzo dużo, moi drodzy, już niedługo. Policja versus złodzieje z youtuberami. Od piątku, od przyszłego piątku ta seria na kanale i będzie się działo. Naprawdę grube ryby. Zapraszamy. Christian przyjechał? O, dobra. Dawaj. Są. Jedź. Dobra. Czekaj, co to jest napisane? Przelej mi 30 tysięcy za nie. Okej, będę musiał mu przelać 3 dyszki. Ja mam jechać? Tak. Dobra, widzowie, wsiadamy, jedziemy. Tak zwinął, fajnie. W poprzednim odcinku zostawialiście łapy w górę i tyle łap w górę, czyli tyle tysięcy dolarów dostaje Franklin na konto. Bardzo dziękuję. Ale 30 tysięcy muszę przelać Raxonowi, więc w zasadzie... tyle, pyk. Dobra, ej, bez kitu, dach się otworzył. Co ty, dach otworzyłeś? Nie wiedziałem, że w jeepie tak się da dach otwierać, ale kozak. Wszystko szybko. Kurde, Christian, jaki miałem wczoraj zły sen. To ty sobie nawet nie zdajesz sprawy. Aj tam. Ja miałem piękny, Christian, bo mi się śnił jak co dzień. No, a mnie się śniło, chłopie, że umarłeś, rozumiesz to? To? No, i że wiesz, kto cię zabił? Wiesz, kto cię... Tak, wiesz, kto cię zabił? Derek. No. Upłakałem. No, ten Durek to nie jako ostatni może zabić. No, ale słuchaj, no to dlatego to był koszmar, nie? Dobra, muszę się skupić. Widzowie, Franklin tryharduje, drive mistrzuje. Shit. Właśnie dlatego mówię, że muszę się skupić. A wy posłuchajcie wstaweczki. Moi drodzy, ja tutaj tylko na chwilę chciałbym coś powiedzieć. Otóż Kowina wszyscy dobrze znacie, tworzymy razem piosenki. I Kowin już 4 listopada wypuszcza swoją drugą płytę, proszę państwa, pod tytułem Kruchy Tron. I jestem tutaj z jednego dość prostego powodu. Jeśli zamówicie płytę w preorderze, czyli przed premierą, czyli do 4 listopada, to dostaniecie koszulkę, proszę państwa. Zobaczcie, jak kozacką koszulkę. Takie od Tisa, no to moi drodzy, przegapić nie możecie. Ja sam oczywiście ogarnąłem, zamówiłem i czekam, aż po prostu 4 będzie wysyłka, więc sprawdzajcie, nie dość, że album jest przekozacki, dużo lepszy niż Komnata Tajemnic, bo miałem okazję już słuchać przed premierą, to jeszcze dodatkowo ekstra paczka w preorderze, proszę państwa, t-shirt plus płyta, link w opisie kowin.pl, zapraszam serdecznie, bierzcie, bo zostały ostatnie dni preorderu i tak samo macie też w opisie link do Spotify'a, gdzie będziecie mogli kliknąć i już sobie zapisać Kruchy Tron, jak będzie premiera 4 listopada, to dostaniecie już, moi drodzy, zapisaną playlistę u siebie na Spotify. Także link w opisie, wracamy do gierki. No i co, miłego słuchania, a także miłego noszenia kozackiego Tisa. Yo! Oj, widzowie, dojechaliśmy, cały jeep brudny, bo tak szybko Franklin jechał. No nic, moi drodzy. Ach, kontrola. Co to jest? No chłopie, kontrola z urzędu. Jak wyglądasz z identyfikacją? Ja pierdzielę. Kurde, z tego wszystkiego... Nie, spodnie, ja ci wróciłem, masz. Nie mogłem... No dobra, ubiorę spodnie. Z tego wszystkiego, widzowie, się nie ubrałem. Ja pierdzielę. Co to za spodnie, że wziął? Tylko takie były pierwsze, lepsze z tego. Ja pierdzielę. Wyglądam jak idiota. Dobra. Nie, bo oni tam się krzyczą. Już idziemy. Że szef to debil i że się spóźniasz. Nie, musimy im wytłumaczyć. Powiedzcie, że miałem spotkanie biznesowe. Dobra, ja to załatwię. Ja pierdzielę, kontrolę, widzowie. Ma nie być złodziejstwa, ma nie być krętactwa, nic ma nie być, jasne? Dzień dobry, przepraszam za spóźnienie. Clinton Franklin. No proszę pana, w końcu, ileż można czekać? Wie pan co, naczelnik Trump, Najwyższa Izba Kontroli. O Boże, dzień dobry, Franklin Clinton. Miło poznać. A to panowie tutaj z kontroli, tak? Mhm. Jezus, wygląda to strasznie. Dobrze, proszę panów, ja zapraszam do środeczka oczywiście, już przygotuję wszystkie dokumenty. Christianie, mój asystencie drogi, w samochodzie są dokumenty, proszę mu przynieść. Walidzin, czy przygotowałeś wszystkie dokumenty dla panów tutaj? Leżą na stole, znaczy na biurku, nie? Tak, zapraszam panów w takim razie. Na stole czy na biurku, proszę pana? Na biurku! Na biurku, biurko, my mamy biurka. Nie, język nie łap. Ja pierdzielę, widzowie. Dobrze, panie Franklinie. Tak? Opowiedziałbym coś pan
pan o tym warsztacie? Jak, tak, jak proszę pana. To jest nasz drugi warsztat. Pierwszy, proszę pana, spłonął nam niestety konkurencja. Nas nie lubi, zawsze mamy pod górkę, ale mimo wszystko pasją naszą jest, proszę pana, wykonywanie prac mechanicznych. No i po prostu dlatego też to robimy, tak? Kochamy motoryzację. Rozumiem. Sprawa tego spalenia salonu została zgłoszona do sądu? Oczywiście, tak. Tam dostaliśmy odszkodowanie, wszystko wie pan. Bardzo dobrze. No, poszło tak jak należy. Dobrze, to mógłbym obejrzeć te papiery? Tak, zapraszam do góry. Proszę bardzo, tutaj mam cały. Dobrze, tamto. Dawaj, Valigin. Krystian też do góry. Dobra, widzowie, ja pierdzielę, żeby oni nic nie znaleźli. Lamar siedzi, dobra. Panie pana, a czy wszyscy to pracownicy mają ważne umowy o pracę? Oczywiście, proszę pana, płacę. Dlaczego tu leżą dokumenty? To nie dokumenty, to są komiksy, proszę pana. O kurde, no, ja chyba widzę, proszę pana, co tu jest. Co tu leży? Proszę pana, tutaj jest na przykład faktura na Coca-Colę 12 opakowań. Na podłodze. Ale, tak, przepraszam. Valigin, zbierz z podłogi. Chodźcie, panowie, dosiądźcie do mnie tutaj. A dlaczego na szybie są jakieś naklejki naklejone? Ale dlaczego... Tak, biuro szefa? Jakieś takie dziwne naklejki? Ale no, panowie... Czy ma pan no... certyfikaty na te wszystkie statuetki, które stoją za panem? To jest ozdoba, proszę panów. Kupiłem to w chińskim markecie. A co to za szklanka z podejrzanym napojem? Jezus, oni się do wszystko przypierdzielę. Panowie, proszę... pracy? Nie, co? Palę tylko, to znaczy nie... Nie, co? Panowie, co dobrze. Pan jest Orange Jones? Chyba będę musiał to zanotować. Nie, proszę panów, dobrze, już tutaj dokumenty daję wszystkie. Proszę bardzo. Tutaj spis wszystkich umów, spis faktur, prawda? Tak, jeśli coś panowie chcą wiedzieć na warsztacie, to zapraszam. Wszystko jesteśmy w stanie pokazać, nic nie mamy do ukrycia. Okay, ja pierdzielę. Ja się przejść jeszcze. Dobrze, przejdziemy się oczywiście, zapraszam. Proszę pana, co to leży tutaj po lewej stronie? Tutaj? Ktoś tutaj pali, ewidentnie. Ale co pali? Co to jest? Co pali, proszę pana? Ja pierdzielę, boniec no, to stoi! No jak się pan z tego tłumaczy? No nie wiem, panowie. Ja tytoń paliłem, proszę to spisać. Dobrze, my i konfiskujemy. Dobrze, oczywiście, proszę zabrać to. To chyba Lamor. O Boże, Lamor ma przerąbane. To jest kuchnia, czy ja dobrze widzę? Tak, oczywiście. A jest wpisany pracownik gastronomiczny, tak? Tak. Czy są aktualne testy sanepidowskiej książeczki? O shit, Właśnie, co to za maszyna tutaj jest? Dzień dobry. A czy wie pan, że hazard nie jest legalny? Dla każdego. Tak, możecie skonfiskować, proszę panów, ten automat. To nie jest hazard. Możecie skonfiskować mojego kucharza, całą kuchnię. Nie musimy wcale tu karmić klientów. Widzę, że te warunki tej kuchni, chipsy na ziemi leżą. Nie, widzowie, chipsy na ziemi leżą. Puste opakowania na stole. Stare burgery, no. Stara pizza. Nie, no, ja przecież. Dobrze, proszę to zanotować. Dobrze, zapraszam dalej. Widzowie, ale dramat, typu świętony tu jest. Masz przerąbane. A te palety tutaj co robią? No potrzebne nam były, potrzebne nam były. Ale to jest były. Przestrzeń do wypoczynku dla pracowników. Tak, oczywiście. Zabrać. Dobrze, ja bym poprosił jeszcze o O co? Do jakiegoś służbowego pracowników, by sprawić wszystkie zamówienia. Pomieszczenia służbowego to tutaj, zapraszam. Ja pierdylam, widzowie, straszne. Nie sądziłem, że to aż tak będzie wyglądać. Nie posprzątaliśmy wszystkiego. Cała kartoteka firmowa, proszę panów, tutaj. Proszę sobie grzebać. Fajne papiery. Wszystkie faktury, wszystko. Tak. No i co pan o tym sądzi, naczelniku Trump? O Jezu. Są tu już tyle, moi drodzy, że szok. Patrzę, to mi tutaj jeszcze brakuje. Patrzę przez okno, tam ludzkie pojęcie przechodzi. Jak taką kartotekę można trzymać? Panie Clinton, to jest więzienie. Co? Jakie więzienie? Zapomniałem. Jakie więzienie? O czym wy mówicie? To był żart, proszę pana, taki... Żarcik kosmonaucik, ale proszę tak nie żartować. Gdzie jest tym pracownikiem, do czego on uciekł? Nie wiem, no zestresował się, o no. O czym pan zapomniał? Co? O czym pan zapomniał? Ja? O czym miałem zapomnieć? Pan powiedział, że o czymś zapomniał. Nie, że pan tak nie robi, nie wiem, proszę pana nie no, trochę... Tak na serio, panie Clinton. Tak. To jestem pod wrażeniem. Poza tam drobnych uchybień w... W porządku kuchni. Tak. I w zatrudnieniach pracowników. Mhm. To cała papierologia jest na bardzo wysokim poziomie robiona. Wszystko Klaxon jest ładnie opisane. Ratuje nam życie, widzowie. Dawno nie przeprowadzałem kontroli, w której i tak wszystko byłoby dobrze opisane. No super, no... Ale te palety i ten dobrze, sprzęt, posprzątamy, pan wiedzą panowie, no najważniejsze, że jesteśmy z wami tutaj fair, prawda? Miastu nic, nie skamujemy miasta, ani nic, wiecie o co chodzi. A nad burdelem można popracować, prawda?
Mhm. Czyli co? Ja że nie musimy zrobić które brakowały. Tak, już mamy wszystko walić, już spokojnie, co? Tak, ale ja zapomniałem z dzisiaj, bo na biurku leżały. Musimy zrobić notatki z tego, co było na górze. To jest taki dobrze. Porządek trzymany w tych papierach, że myślę, że... Super, czyli wszystko w porządku, tak? Żadnego więzienia nie będzie? No pani wygląda na to, że od nas tak, ale można się spodziewać sanepidu. Dobrze, to już będziemy przygotowani. Panowie, bardzo dziękuję i zapraszamy częściej oczywiście, jakbyście chcieli autkosę zrobić czy coś, to jesteśmy w kontakcie, prawda? O, urzędowe samochody są zrobione. No, dziękuję także bardzo. Dziękujemy, do widzenia. Dziękujemy. Chłop mi mówi więzienie, słyszycie to, widzowie? No dobra, czyli papiery Raxona załatwiły sprawę, okej. Okay. Do widzenia. Teraz do urzędu musimy jechać. Dobra, szefie. Zajmiemy się tymi wyborami i tą kretyńską partią pana Dereka. Dobrze, chodźcie do środka, chłopaki, pracownicy. Franklin, co tu się wydarzyło? Czytam się, fie. Dobrze, słuchajcie, kontrolę mieliśmy z urzędu, że tak powiem, wszystko gra. I miałem dziwny sen, że się wszyscy zwalniacie, dlatego żeby wam to wybić z głowy, każdy po 500 dostaje podwyżki. Czyli mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i ochroniarz 7, 3500 będę musiał płacić więcej, ale będę, bo jesteście super. Zarąbiście! 3500! Jest, odchodzi, 3500 do opłat, widzowie. Tak, to ja mogę pracować. Wracać do pracy. Przepraszam, a pan to kto? Witam, jestem kominiarzem. O, to pan do mnie, dobrze, Krystian. A to uczci. Kominiarza zatrudniłem, bo tam u mnie w chacie w wentylacji śmierdzi. No tam w ogóle śmierdzi, to myli, no to... No, dlatego trzeba to sprawdzić, podrzucisz mnie? Jasne. Ty, a gdzie jest Lamar? Lado! Chodź tu! Lamar, guptasie! Co ty się drzesz? To jest twoje, bo ta fajka u góry, przez to prawie wpadliśmy. Jak nie twoje? Nie, nie moje. Przyznaj nie się! Moje. Nie moje! To na bank jest twoja! Jaka moja? Twoja! Nie. Lamar. Dobra, moja, no i co? Musisz za to zapłacić, bo nie ma... Ile? Nie, to nie wchodzi w grę. Przysługą, gościu. Przysługą, dobra. Rozumiesz? Jak ktoś to dzwoni. No dobra, gotuj tu. Co dobra. Gotujesz dzisiaj? Strona gonowa, wrzucam wszystko co w lodówce zostało. Dobra, ale to tylko byle szybko, bo sanepid jak wpadnie, to żeby nie było żadnych resztek. Sanepid? Dobra, nie, cześć! Jedziemy. Panie kominiarz, to proszę za nami. Oczywiście. Jedź, Krystian. Wali dżin. Co? Trzymaj pieczę nad wszystkim, już dobry chłopak jest. Trzymaj się. Ja już tu opijam. Tylko się nie sklej. Nie, spokojnie, dobre to whisky macie. Ja pierdzielę, dobra, jedziemy, sprawdzimy te wentylacje szybciutko. No i dzisiaj jest premiera filmu tego debila chyba, nie? Dzisiaj, moi drodzy, główną rolę grałem. Dzisiaj Derek Debil ma premierę filmu w kinie, co jest grane. Czekaj, zadzwonię, dowiem się, czy w ogóle aktualne, czy my mamy jakąś gwiazdówkę, czy nie. To pamiętaj, że za nami jedzie kominiarz, baranie. To. No. Halo? Halo? No jak tam, filmowiec? Tarantulino? Właśnie siedzę i odpoczywam, bo... dzisiaj wielki dzień, wariacie. Zadanie wykonane, Franklin. Dobra, klasa, o której mamy być? I gdzie ta premiera? Wyślę lokalizację, jak będę pod kinem, bo obecnie załatwiam inne biznesy. Dobrze, biznesmenie. To w kontakcie jesteśmy. Szykuj się na to arcydzieło, bo on dostanie w tym roku statuetkę... Tak. ...jakąś tam. Dobrze, będę oglądał. No. No, siema. Sanara. Widzowie, dzisiaj film, w którym Franklin brał udział, jestem bardzo ciekaw, jaki paździerz wyszedł Derkowi, bo inaczej chyba tego nie można nazwać. W każdym razie idziemy wieczorem do kina, ale i tak już pół dnia minęło, bo Franklin długo spał, więc ja załatwiam sprawę z kominiarzem, no i lecimy dalej. A, i swoją drogą, wystawiłem chatę za okrągły $1 000 000 na sprzedaż, więc czekamy na jakieś fajne telefony od potencjalnych kupców. Jesteśmy pod chatą, moi drodzy państwo. Jak się w ogóle Jeep uwalił, czy wy to widzicie? Kurde, nie wierzę tym brudnym autem do środka, masakra. Moje wyczyszcze jest piękne. No jest piękne, ale chłopie, patrz jak się... Musi być czysty na premierę filmu, muszę sobie zdjęcie na Instagram zrobić. A, no tak, no dobra, no to musisz to przeczyścić i to... Tam masz szlaufa z drugiej strony. Dobrze, panie kominiarz, zapraszam. Wie pan co? Sprawa jest taka, że no tu ludzie narzekają, że śmierdzi, no, z wentylacji. Ja się zastanawiam, czy to z komina, prawda, czy to z wentylacji faktycznie, czuje pan? Taki swąd? No coś tak capi trochę. No capi właśnie. Ja panu pokażę, tu jest wejście, tam u góry jest wejście do tej wentylacji. No i pytanie, czy na drabinę pan se wyjdziesz i pan wejdziesz tam do środka? Tak, zobaczymy co da się zrobić. Chyba, że od zewnątrz może, może dachem będzie bezpieczniej w sumie. Chyba będzie najlepiej, użyję swojego dźwigu. Dobrze, to proszę działać. Oczywiście. Zobacz, kominiarz nam wchodzi do komina. Dobra, proszę pana, to co, jak się będziemy kontaktować? Mam wejść do domu i tam przez wentylację do pana mówić? Tak, tak. Dobra, to wchodzę. Co wy, kominiarz na dachu, co jest? Halo, panie kominiarz! Jestem. Jest pan? Słyszę. Tak. No i? O matko, trup! Co? Trup? Trup! Jak to trup? Jak to się tu znalazło? Nie no, halo, proszę pana, jaki trup? O czym pan mówisz? Rzucę panu. Nie, no o czym pan mówisz? No to trzeba wezwać policję chyba. Uwaga, leci. Oh. Ah!
Aaaa! Co to jest? Nie wiem, to pana bo. No jak to, no kot, proszę pana! Żeś pan kota tu wyrzucił, czy co to, jakieś zwierzę? Szoprac to jest? Proszę pana. Ja pierdzielę, proszę pana. Ja myślałem, że to człowiek. No nie, no coś prawdopodobnego. Nie, czyli to wszystko, o, no faktycznie wali jak cholera. A posprząta pan to, jak tu zajdzie? No, ale za to dobrze. No dobra, no niech będzie, Jezu, ja nie chcę na to patrzeć. Chodzę. Dobra. Ja pierdzielę, moi drodzy, zwierzę mieliśmy. Utknęło tam zwierzę biedne, mój Boże. Krystian, wiesz co było w tej wentylacji? Kot jakiś chyba, albo szop rudy, nie wiem co to. Rudy. Nie wchodź tam, bo leży truchło w domu. A po wąkom. Ja pierdzielę, debilu. No. Jedyna. No mówiłem, weźcie to posprzątajcie. Dobra, widzowie, to najważniejsze, to nie jest jakby... No to, o czym myślę, nie? Jest problem. Jaki problem? Dać gałąź do basenu, o matko. To będziesz sprzątał. Jezus Mario, Jezus. Ja tego sprzątał nie będę. To jest druga sprawa. O, wyniósł pan. Do mnie Alberto, jak sprzątało, to musimy jechać gdzieś tam nieopodal od domu. O, tam. Ale co on chce? Nie wiem. To kosza, wy go wyrzucił, czy co? Ja nic nie wiem. Dobra, to jeszcze mamy chwilę czasu przed filmem. Dobra, zapłacę tylko gościowi. O matko, proszę pana. Panie Kominia, żeś się pan spisał. Ile za usługę i za tego, za wywalenie tego? No, z tą stówką to będzie 500 dolarów. 500? Proszę bardzo. Nieoceniona pana pomoc, naprawdę mnie pan uspokoił. 500 zapłaciliśmy kominiarzowi. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Poczekaj, idę się przebrać, wyglądam jak idiota i możemy jechać, gdzie tam dobra, pan Alberto chce. Ty, a ty chodź do środka, za to, że się zżygałeś do basenu. Chodź. Chodź, twardzielu. Masz mopa w kuchni i pozmywaj to. Nie, mam słabość, nie mogę właśnie. Zmywaj to, nie interesuje mnie to. Nie mogę patrzeć na krew, bo zemdleję. Czekaj, dzwoni Alberto. No, halo? No, dostałem info, że coś mamy się z panem spotkać, tak? No. Dobra. Gdzie jesteś? W domu. Pan wyślesz lokację, gdzie się pan chcesz spotkać, co? No. Pójdę dawaj na parafię. No, dobra, cześć. No. Dobra, widzowie, przebieram się i jadę. Kupiłem sobie kilka par nowych spodni, które bardzo fajnie leżą, zobaczcie jak fajnie. Więc zmieniamy powoli outficiki tutaj Franklina. Miejmy nadzieję, że w przyszłości będą one jeszcze fajniejsze. Co jest, jak się zblokowałem? What the heck, jak się blokuje, nie mogę wyjść z tego domu. O Boże, dobra, jest. Dobra, Krystek, ja już wszystko wiem. Krew, poświęciłem się. Posprzątałeś krew, bardzo dziękuję. Tak, ja samochód widzę też, co też wiesz? Wszystko wiem, Ronaldo to mój ojciec, nie chciał ci tego mówić. No dobra, świetnie, świetnie, ja słyszę to od ciebie co drugi dzień, że coś z Ronaldo, wiesz? No to. Oho. Jaki rajdowiec. Co jest, k***a? Panie Alberto, nie można trochę milej? Jak nas przybija? Przepraszam, ale nie jest to codzienne, że jakiś Rubicon mi zajeżdża drogę. Przepraszamy, to my tylko. Panie Alberto, co pan od nas chce? Dziś premiera filmu Derko. Mamy chwilę, nie? Wiem, ale jest robota. Jaka robota? Robota, bez młota to nie robota, słuchaj. No. Kojarzycie, no wiecie, że nie tylko ja jestem pastorem. No. W tej mieścinie. No. Jest jeszcze taki jeden tępy chuj, jak ja go nienawidzę. No i to jest, to... Potrzebuję mu buchnąć furę. W skrócie, bardzo uproszczonym skrócie, potrzebuję mu buchnąć furę, żebyście mogli, no i wiadomo, też przytulić trochę grosza, bo jeszcze na wózku, interesy trochę ustały, na tacy nie dają, dach już, wiecie, przestała prawa dachu, w tym tygodniu nie przychodzi. Panie Alberto, my nie kradniemy samochodów, ja mogę panu pomóc rozkręcić samochód, a nie ukraść. Krystian! Co? O, ja niby mogę, ale nie wiem. Nie, Krystian, nie zrobisz tego. No to nie. Nie no, słuchaj, Franki, nie chodź miękka faja i tylko, wiesz no, furę są duże pieniądze do zgarnięcia. A co to jest za fura? Ale to ktoś kupuje ten samochód w częściach czy kradziony? No bo to jest różnica, tak? Słuchaj, to jest w częściach, będzie trzeba to ukraść, rozkręcić, wysłać. Ile mamy czasu? 24 godziny. No to powiem panu tak. Trzeba będzie raz, że dobrze zapłacić, dwa, że my się nie podejmiemy kradzieży. Możesz pan sam buchnąć i nam dostarczyć samochód. Możemy rozkręcić. Powiedz mi, jak sobie wyobrażasz, żebym ja, pieprzony inwalida, wsiadł do Ferrari z wózkiem inwalidzkim. A to Ferrari jest. Kradnąc. No właśnie o tym mówię. To nie jest, wiesz, byle gówno. A dobrze zarobić można? Bo ja się też w gówno nie chcę wpakować, nie? A wiesz, ile taki Ferrari kosztuje? No wiem, no nie wiem, ale wiem, że w częściach dwa razy tyle. No, jak jeszcze dobrze wyjdzie, to nawet i 2,5.
Dobra, panie Alberto, my tego nie zrobimy, ale ty, przyszedł mi do głowy pewien pomysł. Ja mam takiego gagatka, który by to mógł zrobić. Czyli w sumie zrobicie to. Gagatek zrobi, pan się sam z nim dogadasz. Ja mam się z kimś dogadywać? Tak, a gdzie ten pastor mieszka? Możemy zobaczyć, jakąś rewizję zrobić? No, jak najbardziej, no. No dobra, no to jedźmy tam, a ja zadzwonię po gościa, o którym myślę. Dobra. No i klasa. Widzowie, Lamar Davis ma przysługę. Przez niego na kontroli prawie wpadliśmy. Piękny zdjęcie. Siema, gagatek. No co jest? Potrzebny jesteś, robotę mam. O, podoba mi się propozycja, słucham. No, to przyjeżdżaj w lokację, którą ci wyślę. Dobra. Na razie. Przyjadę. Słuchaj, to jest to miejsce. Dobra, jedziemy. Ty, w sumie nie powiedziałem ci, jak on się nazywa, co nie? Ten gość? No. Jak? Alfred Pydzik, nie znasz? Nie znam. Prawie grubsza ryba ode mnie. To tutaj? Bo według nawigacji tak, to tutaj. Tak. O, co jest to mój człowiek. Co to jest za garbus? Jest mój człowiek. Siadaj, Lamar, dobra. Siadaj. Z kim ty czemu gadasz? On wygląda jakby ze złomowiska uciekł? Franklin. Przestań, to jest dobry człowiek. Lamar, pan Alberto, Lamar, Christian, znamy się, tak? A to ten, co się wywrócił na wózku na imprezie 3 razy, dobra, to kojarzy. No, dobrze, że nam otworzyli te bramy w końcu. Nie. Wow. Po co my tu przyjął? Co jest za fury? Majbach. Majbach? Nie patrzcie na to Majbacha. Kurde, to widzę. To Ferrarka ładna. Ładna Ferrarka. Chodźmy, no, może z nim porozmawiajmy. Po co? Trzeba odwrócić uwagę. Ja, Lamar kradnie się chyba. Lamar, nie. A? On to nie teraz zrobi. Odłóż ten telefon, gościu. Stary, bo ja ci nie mówiłem, robota jest taka, musisz podwędzić samochód. Tylko zaraz się dowiemy, który. O, tylko... ja pierdolę. Przepraszam za mną, ja tutaj jestem zainteresowany zamówieniem mszy świętej. Tak. Za świętego Cristiano Ronaldo. Zapraszam. Mhm. Lamar, rozejrzyj się, jak tu można to zrobić. Mhm. Masz duży żywopłot? Daj mi znać zaraz. Które auto? Panie Alberto! No? Który ten samochód? Ferrari, białe Ferrari. Białe Ferrari. Dobra, idę ogarnąć. Dobra, widzowie, niech on się tutaj pokręci. W sumie to Maybacha też bym chciał. Nie, bez przesady. My się nie podejmiemy takiego samochodu rozkręcenia. Przecież to z 2 bańki kosztuje. Chodź. Witam was, drogie dzieci. Porabiacie. Dzień dobry. To pochwalony. Przyszliśmy mszę zamówić, tak jak tutaj kolega mówił. Za świętego Ronaldo. Dobrze. Ja jako ojciec przenajświętszy. Co jest, widzowie? Ja Pydzyka takie usługi biorę. $1,000,000. Ile? A to skąd? Stąd pan ma tyle pieniędzy na samochody chyba? Te samochody to bezdomnego. To wie pan co? My się zastanowimy może z Krystianem i wrócimy. Dobrze, ekscelencjo, dobrze? Nie ma problemu, drogie owieczki, ja będę tu czekał. Ty, Pydzyk, kurczę, co ty tu robisz w ogóle? Nie poznałem cię, byłem tu, wiesz, przejazdem. Co tam, jak po seminarium? Alberto, co ty tu robisz? Przejazdem byłem, wiesz, przecież cię wyjechali, przepraszam, wyrzucili z seminarium. Słuchaj, powiem ci tak, wyrzucić to ci mogę, te twoje kudły za okno. Po pierwsze, po drugie, skąpiłeś się na mnie, że trzymaliśmy winą szalne pod kanapą. Zaraz siły z niebios pana wypierdolą. Proszę się zamknąć. Dobrze, my już pójdziemy, do widzenia. Tak. Wiesz co, ty mi widzisz jeszcze pięknych i suche chipsy. Co tu się dzieje, chłopie? Mi się to podoba. Spadamy, gdzie jest Lamar? Dobra, jest Lamar. I co z tą furą? Ja wiem, jak już to okraść. Zarąbiście, ja wiem, jak już to okraść. To nic, on wróci, jedzie na wózku, zobacz. No nic zabezpieczone tu nie mają. Ta? Czyli łatwo co, się jesteś, z góry. Jesteś w stanie to ogarnąć? No, nie ma mamy problemu. 24 godziny, to pewnie dziś wieczorem, co ty na to? A dobra. Gdzie ten Alberto, jedzie do nas czy nie? Alberto mi napisał, że jedzie się pomodlić, bo jego nerwy są za wysoko. Dobra, przestań tak gadać już, stary, już wyszliśmy stamtąd, ja pierdzielę, widzowie. A mi się to spodobało bardzo. Ty, dostałem SMS-a, za co? 10 minut będzie klient. Dobra, panowie, rozgoście się na basenie i ja muszę przegarnąć. Zażygamy, ja tam nie wejdę. O kurde, posprzątaj to, nie wiem, rozpływajcie to. Proszę, Lamar. Dobro. Ja muszę się przygotować, przebrać się muszę. Widzowie, co jest? Ktoś dzwoni. Rakson? Halo? No, cześć. Cześć. Dostałem ten przelew. Udała się kontrola? Ta, dzięki wielkie. Dzięki twoim papierom się udało wszystko. O, no i super, cieszę się. Wykierowałeś gościuwa. No, jak zawsze. No, jestem ci wdzięczny bardzo. Jasne.
Jeszcze się kiedyś dogadamy. No, jakbyś coś potrzebował, to dzwoń. Wiesz, o co chodzi. No, oczywiście. Ty też. Dzięki. Siemano. No, hejka. Dobra, widzowie, przebieram się już na galę ładnie, ale zaraz będzie też klient. Czyli jednak ktoś chce kupić ten dom. Widzowie, ja już przygotowany, zobaczcie, tak na premierkę pójdę sobie. Chłopaki tam czyszczą ten basen. Czekam na tego delikwenta, który... Co? To taki łebek chce kupić ten dom? Witam, witam. Dzień dobry. Ma pan podobny głos do mojego kolegi. A, ja mam... No, jestem lektorem. Jestem tak. Dorobiłem się. Rozumiem. Ale pięknie dom. A ile kosztuje? Proszę pana, banieczkę. W ogóle Franklin Clinton, miło poznać. A, miło. Ja już pana tutaj oprowadzę po naszych włościach. Jest to dom, proszę pana... Trochę dużo. Co trochę dużo? Coś tu śmierdzi, taki klimat dziwny. Jak, o co, o czym pan mówi? Przepraszam, a ile pan ma lat, tak z ciekawości? 21. I pan taki dom kupuje? Porządny? Na kryptowalutach się dorobiłem. Co za gość, what the heck? No i co? Co pan myśli? Jeszcze z basen oczywiście. Chociaż tam proszę nie iść, bo teraz jest właśnie moja narzeczona nago. W basenie, proszę. To ja chętnie zobaczę. Nie, proszę pana, tam nie, teraz, dobra. Wie pan jak jest, no, uszanujmy prywatność. No, niby fajnie, ale coś tu nie gra, dziwny zapach tych, coś jakby zdechło. Nie, to wie pan co, to po prostu czasem z tych, z wentylacji, nie, fuh, co ja gadam, z odpływu tutaj w łazience śmierdzi szambem, bo szambo się przepełniło tydzień temu. Niby fajnie, ale ja no. Jeszcze zadzwonię, do widzenia. Nie no, proszę pana, ja zadzwonię, zaoferuję naprawdę. Może 950 tysięcy. Zaraz zadzwonię, do widzenia. No to moi drodzy, coś czuję, że ten dom to nie będzie prosto sprzedać. Wszedł i wyszedł. Okej. No nic, czekamy jeszcze chwilę i zaraz premiera filmu. Derka. Dopiero raz byś się ładnie odświętnie ubrał, kolega filmu. To jest pięknie, tą grę główną rolę. No właśnie, grasz główną rolę i jedziesz w dresie Manchesteru, no trzeba słuchaj. Reprezentować się go. Nie no, dramaturgia, chłopie, dramaturgia. Pięknie. Widzowie, premiera filmu, co jest grane? Kurde, jakie światło, czerwone dywany. Co jest, tłumy, chłopie? Jestem jak Ronaldo. Przestań. Ty, a paparazzi będą jacyś, myślisz? A ja myślę, jakieś te Ronaldo o nas usłyszy. Kurde, ale że to w ogóle ktoś kupił do kin, to musi być niezłym idiotą, nie? No, to się zastanawiam. Co jest, widzowie, patrzcie. Jest Derek, co jest? Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, witam. Dobry wieczór, dobry wieczór. Witam na światowej premierze największego hitu ostatnich lat. O nie, Frank, I'm ready, mogę kraść furę? O nie. Klaski proszę. Dobrze, wszyscy nikt nie klaszczy. Klaskać. Dobra, działaj. Brawo, ładnie. Derek, brawo. Działaj, byku, napisałem Lawarowi. Jako główny reżyser, producent oraz... Scenarzysto. Ten chciałbym ogłosić, iż ponieważ sala już jest przygotowywana, więc możemy powoli wchodzić. Oczywiście każdy z biletami. A my to co, Derek? My tam graliśmy. Ja aktorzy mam bilet VIP. Aktorzy mają za darmo. Aktorzy mają za darmo. Brawo, dobrze. Obejrzyjmy ten paździerz. Franklin, zauważyłeś, jak Elvira się powiedziałeś? Tak. Co? Październik jest w sensie, o to mi chodziło. No, właśnie. Elvira się odwaliła? Moment, bo ja chcę zwrócić jeszcze powiedzieć. Uwagi. Tak? Jako, że niedługo Halloween, to ten film będzie strasznie dobry. To ci się udało. Co mnie jest, pan Derek zaprosił w zamian za dopuszczenie do wyborów. O nie, to znowu pan. W pierwszym życiu, prawda? Oczywiście. Elvirka, zapraszam. Elvirka! Chodź, tutaj siądziemy. To! Cześć! Wszystkie moje gwiazdy zapraszam. Ładnie wyglądasz. Nie usiąść. Dzięki. Zobacz, jak się cały wieczór się starało. Ja pierdzielę. Dobra, jeszcze do widzowie, ale dramat. Mało ludzi coś przyszło. Zobacz, piłeczkę, Ania. Siadaj. Dzień dobry wszystkim jeszcze raz. Witamy na premierze filmu pod tytułem Życiowe Perturbacje. Mam nadzieję, że film wam się spodoba. A jak mam nadzieję, dawno wam się spodoba. Do tego filmu zostali zatrudnieni najlepsi montażyści, aktorzy i w ogóle jeden z tych aktorów jest Krystian. Brawa! Brawo! To ja, witam. Brawo! Brawo! Drugą główną aktorką jest Elvira jako Elżbieta. Brawa! Brawo! Widzowie, cały film, bo zobaczymy tylko fragment. Z górka, który zobaczycie u Kacieja. Brawa! U Kacieja na kanale. Brawo. I ostatnim, najgłośniejszym nazwiskiem w całej premierze filmu jest ten nieudolny zawodnik UFC, Franklin Clinton. Brawa! Dziękuję. Dziękuję. Teraz zapraszam do seansu i życzę miłego seansu. Widzowie, co to będzie? Ja pierdzielę. Zobaczymy tylko fragment filmu, a na resztę zapraszam, proszę państwa. Co jest? Co to jest? Co to jest? Co to jest?
Halo! Pierdolę! Dlaczego to? Dlaczego to oglądamy? Ja się nie znam na YouTube! Czemu my to oglądamy? Co to jest? To jest ten film? Nie, to jest mały przerywnik dla Krystiana specjalnie. Co jest? To jakaś kompilacja C w ogóle. Oh my god! Co to jest? Super. Jezu, ale to było piękne. To było fajne, fajne. No teraz dawajcie ten film. Teraz zapraszam na film. Nasty deflection. Ale gówno, dobra, oglądamy ten film Derka. Będzie, będzie. Kudownicy klub sportowy Los Santos. Jesteśmy bezpieczni. Okej, okay, widzowie. Widzicie moją reakcję bez cięcia w zasadzie. Ekipa filmowa Debil Studio. Yo. Ale się zapowiada, super. Co jest? Nie wygląda tak źle, prezentuję. Ja oglądam. Cały czas widzicie moją kamerę, moją reakcję. Panie montażysto, proszę zostawić tutaj. Historię opartą na faktach. Zaraz się wzruszę. Życiowe perturbacje. Okej. Piękne to jest. Zapraszam. Czy to są dźwięki z postprodukcji? Ale gówno. Jezu! Ale oni szybcy! Nie odbij się na zakręcie! Dobra! Debile! Jakie odgłosy, ojej. Co jest? Jakie cięcie tutaj, patrzcie. Kto, kolejna osoba przyjeżdża, o co nie, jest? Kto to jest? Ojej! Nie znam o nie! Cię, co to za postać? Wysiadaj z tego auta! To ja? To jest mój dubler, co jest? To jest jedziemy! Ojej, już idę! I Krystian, dubler Krystiana! Nie boję! Ty uciekaj! Wsiadaj! Krzywdy! Absolutnie! Nic nie zrobiłem! Będzie ci się działo krzywda! Nie, co? Nie, to niby ja gadam! Nie, co to za zabawę? Gdzie mam zniknął? Trzeba! Co to za paździ? Ja się boję! Ty uciekaj! A co ty? O? Raj, o to ja, o to ja. Tam byli dublerzy, a teraz my. Dziś wieczór potnę cię na kawałki. Namar dzwonił. Na łóżka. Ale horror. Na łóżko. Dawaj te łapy. Dobry. Co jest? Kładź. Już nikt cię nie uratuje. Ała, się pierdolnąłem na... Czemu chciałaś jakie się cięcie spotkać? Co jest? Oddawaj mi mojego misia. Już nigdy go nie zobaczysz. Jakie złoto. Jakie złoto ten film. Dobry montaż, bez kitu. Jesteś psychopatą. Brawo. Ojej, kurna skoczyła. Mokra scena. Masakra. Za bardzo się wczuła w rolę. Co się z nią stanie? Zuja, proszę. Idę sobie, nikt mnie nie śledzi. Ale to straszne. Jakie przejście. Ale ona głośno idzie. Jak hałasuje, posłuchajcie, jakie odgłosy są dodane. Ale mam. Co tu się dzieje? Czemu masz mojego misia? Elvira! Elvira! Wstawaj! Zostaw go! Uciekamy! Ja ci dam! O. Po co wstawałem?
Kamerzyście zasadziła, co jest? Ja już nie... Kamerzysta dostał knockout. Ręce do góry, bo umrzesz! Zostaw ją, ty zwyrodnialcu. Co jest? Jaki paździerz? Jakie odgłosy, patrzcie. Ale dałem, co? Dobra, panowie, przepraszam, muszę wyjść na chwilę. Widzowie, bo Lamar do mnie dzwoni, muszę do niego odzwonić w tym momencie. Jak chcecie zobaczyć resztę tego arcydzieła, wpadajcie w tym momencie na film Kacie, na kanał Kacie, ja wleciał materiał, ale do mnie dzwonił Lamar. Halo, Lamar, wszystko gra? Ta, fura stoi w miejscu. W połowie, kurde, filmu żeś napisał i dobrze się skapnąłem. Czyli co, jest na warsztacie u nas? No, pewnie. Nie. No dobra, ale był jakiś problem, czy wszystko w porządku? Nie, wszystko ładnie. Dobra, czekaj tam. Marcin jest kapleni. Dobra, czekaj tam, czekaj. Jaki wychillowany gościu, ej, on jest dobry, naprawdę. Szybciutko, szybciutko, szybciutko. Ja pierdylam. No fajnie by było obejrzeć film, ale zobaczycie go sobie, moi drodzy. Bo tam, ja go widziałem, fajne sceny się dzieją po drodze jeszcze. Oczywiście na kanale Kacieja, w outro macie ten link, więc zapraszam. Halo? Halo. Z jakiego ty numeru do mnie dzwonisz? Mam dwa telefony. Gdzie pojechałem? Samochód jest gotowy. W sensie jest, trzeba go szybko zacząć ogarniać, bo nie zdążymy. Zgarnij wszystkich mechaników, którzy są w tym momencie na pokazie. Przyjedźcie w takich ciuchach, jakich jesteście, musimy działać. Dobra, jedziemy. Zadzwoń do Alberto, że już samochód jest gotowy. Dobra, w sensie, dobra. Że zaczynamy robotę. Na razie. Dobra. Widzowie, premiera premierą, ale kurde, no wszystko nam się nałożyło dzisiaj, jak mamy dużo zarobić, to żeby nikt nie podejrzewał, to musimy się zająć tym samochodem. Jaki w ogóle księżyc, ale klimacik. Dobra, lecę. Chłop nie miał ogonu, Lamar naprawdę zna się na rzeczy. Część mechaników już dojechała. Jak oni dojechali szybciej? Jak wy dojechaliście szybciej niż ja? Szybciej byliśmy. Dobra, transportera trzeba przygotować. Dobra, ja jeepem nie wjeżdżam nawet. Panowie, nawet kupię... Przybieranie się? Kupię wam nowe garnitury, nie ma czasu, nie ma czasu. Dobra, poczekajcie. Dobra. Ja pierdzielę, co to jest? Klasa. No, 95 rocznik, ja już sobie posprawdzałem. Części do tego samochodu, chłopaki, są mega drogie, nie? Ja pierdzielę, patrzcie na światło. Ale się odpalają. Widzicie to? Masakra. No nic, no. Trzeba mimo wszystko ten samochód rozwalić, wiecie, tylko musicie być bardziej ostrożni niż wcześniej. Totalnie spartoliliśmy robotę ostatnio, więc powolutku. Lamar, dobra robota, stary. Nie ma problemu. Był jakiś problem po drodze? Nie, wszystko ładnie. No pierdzielę, to powiem ci, że nie złość ciebie, ziółko. No, skradło się nieco. Dobra, pany, brać sprzęty do ręki i lecimy. Widzowie, czeka nas długi wieczór. Dobra, pany, to co? Do roboty, Christian! Do roboty! Zamykaj te drzwi! Widzowie, zaczynamy. Ja pierdylam, jak mafia wygląda na serio w tych garniturach, moi drodzy. Słyszycie tę muzyczkę mafijną? Coś niesamowitego. Wykręcamy. What the heck, ale to jest klimat. Dobra, wszystko wyrywam. Dawaj, Krystian, pociągnij tutaj mocniej, na 3-4. 3-4! Kurde, pany, ale to nie tak miało być! A! Kurde! Musimy uważać następnym razem, żeby nam się nic nie zapaliło. Dobra, spokojnie. Ale mamy na odwrócony samochód, to jest bardzo ważne. Dawaj, teraz... Będzie coraz łatwiej. Podwozie, no. Widzowie, musieliśmy obrócić samochód. Nie ma kamerki, co prawda. Dobra, teraz wszystkie Na podnośniku tutaj przed chwilą to zrobiliśmy. Rozkręcamy go do zera. Dobra, też. Dobra, pany. Git. Tak. Ja pierdzielę. Cały się obróciłem. Cały uwalony jestem, ja też, no spokojnie. Dawajcie. Jak już mamy w częściach, to pięknie. Widzowie, pakujemy samochód do naszego sprintera. Dobra, to jest ostatnia paczka. W takim razie mamy wszystko załadowane, można jechać. Christian, jedziesz ze mną? Chłopaki, świetna robota. Wrócę do was z pieniędzmi jutro. Dobrze, spokojnie. No wyśpijcie się, na razie. Moi drodzy, mamy dwóch naprawdę kozackich mechaników. Szybko nam poszło. Wszystkie boksy załadowane. Nasz, moi drodzy, samochód Ferrari z 94 roku jedzie już na sprzedaż. Gdzie mówił Alberto? Lotnisko Sandy. Sandy? Albo Grape Seed, nie wiem. To sprawdź, co masz w SMS-ie. Grape Seed. Grape Seed? Dobra. No to jedziemy. To musimy jakimiś bocznymi drogami jechać, co ty na to? Dobry pomysł, jak nas policja zatrzyma. Kurde, nie wiem, ja nie chcę mi siedzieć. Nie, spokojnie, jesteś brudny, wracasz z imprezy jak coś, nie? Dobro. To był hardcore, powiem ci. Ale dużo łatwiej się go rozbierało niż ten nowoczesne samochody, nie? To jakiś stary grad. No, szybko nam poszło. Widzowie, bardzo szybko nam poszło. I to się szanuje. Nie ma kamery, wybaczcie, bo nam padła, ale pod koniec postaram się ją włączyć. Dobra, jedziemy. Ej, Franklin. No? Masz tutaj może w lewo przez te pola. Przez, jak to? Ale przecież tu nie ma tutaj drogi. Na lewo, jest. Gdzie? Jedź. Wyłączę światło. Gdzie, tu? A, kiedyś tu byłem. Tu, no dobra, tu, w sumie jest tu droga, no. Ej, coś za nami jedzie, Franklin. O czym ty gadasz? No to mówiłem, nie... Mówiłem trzymać się drogi. Co to za samochód? Ja cię kręcę, nie wiem, nie... Może po prostu takie... Może też tędy jedzie, do roboty na przykład? I to, może to... Codziennie rano, widzowie, za nami jedzie jakaś fura. Nie jest to dobry znak. Spokojnie, zachowaj spokój. Czekaj, dajmy mu się wyprzedzić, Ja on nie chce nas wyprzedzić.
Nie zatrzymuj się. Spokojnie, czekaj. Ej, Franklin, on celuje z broni, to jest ten ryzyk cały, czekaj, on tam ma. Co ty gadasz? O nie. To. Dlaczego on celuje? Szybko. Nie wiem, może jest chory. Nie, no nie strzeli. What the heck? Ja cię kręcę. Ja pierdzielę! Strzelać do niego, a masz czym? Nie strzelaj, nie, no nie możemy zabijać ludzi, co ty, czekaj. Strzelam. Nie! Krystian, przestań. Nie, poczekaj, slalomem będę jechał. Będę jechał slalomem, co jest? No i kurde, czyli Lamar spartolił roboty, skoro się dowiedział. O mój Boże, widzowie, jak kurde łatwo jest wpaść w tej branży, to jest niesamowite. Jadę przez góry. Kurde, opona nam poszła. Zostaliśmy. Wiem. Poczekaj, mam plan. Mam plan, postaram się go zepchać. Tu z lewej strony pojedzie. Tylko kurde, nie mam z czego uderzyć. W sensie, poprzybijał nam opony, debil. A, odwraca mnie. Strzelam do niego. Czekaj, mam plan. Ucie. Jedziemy stąd. Ja pierdzielę, nie widziałeś tego. Nie widziałeś co tego, Krystian. Co my robimy? Ty go zabiłeś, ja do niego strzelałem. Nie zabiłem go, spokojnie, on na pewno przeżył. Tak, ja do niego nie strzelałem, to jest tylko w naszej głowie. Ja pierdzielę, Krystian. Nie ma tu drogi. Dobra, jedziemy. Widzowie, poprzebijali nam opony. Co żeśmy najlepszego zrobili z Krystianem? Ludzie, Franklin, nie wiem, weź się zatrzymaj, muszę zapalić papierosu. Przestań, ślizgamy się, bo mamy gumy, chłopie, wszędzie. Strzelałem do człowieka z broni. Ale a ty go zabiłeś. Przestań tak gadać, nic mu nie zrobiłem. Na bank przeżył przez to Maybach za $1,000,000. Ty, ale samochód widział. Trzeba się go pozbyć. Co ty na to? No trzeba. Ale się ślizgam. Ja pierdzielę. Ledwo dojechaliśmy. To tu? Przecież oni nie zapakują tego do tego samolotu. Oni to pewnie jakoś skrzydło będą pakować, przecież to jest nielegalne. On? Krystian, to on? Chyba on, a kto? Dogadaj się. Zowie, Franklin przeżywa tą całą sytuację. Krystian się dogaduje, ja nie wiem, czy te sprzęty to... Tutaj powinniśmy dowieźć, w sensie te części. Pięknie, Krystian. Odlatują? Odlatują. Szybko załadowali te części. A ile ci dali kasy? Trochę, nie wiem dokładnie. Walizka jest w aucie. Ale czy samochodu się trzeba pozbyć, stary? Ja pierdzielę. Oby, to auto się zwróciło. To sprawdź, ile w tej walizce jest. Ty, pisze kartka. 300 koła. Co? I Albert wysyłuje SMS-a. 100 jest dla Franklina i jego ludzi. 100 jest dla Franklina i jego ludzi. Słyszycie wy to, widzowie? O, stary, no to powiem ci tak, było gorąco, ale chyba się opylało. Ja ci powiem tak, ja te pieniądze trzęsę na adwokata, jak też złapią. No bez kitu. Coś trzeba będzie ogarnąć. Słuchaj, ale trzeba się pozbyć samochodu najpierw. Widzowie, 100 tysięcy dolarów dla mnie i dla moich ludzi za jeden wieczór. I padła mi znowu kamera. Niesamowite. Tyle... Dodajemy do konta naszego. Kurde. Profronki. Wiesz ile ten samochód kosztował, stary? Widzowie, masakra. 8 dych poszło, czyli tak naprawdę 20 jestem do przodu. Ech. Ciężkie życie nielegalnego mechanika. Poszedł na zmo. Dobra chłopie, idę się tak wysłać. Jak my pójdziemy. Kiedyś my też tak pójdziemy chyba. Ech.